Cześć, witajcie, witajcie. Dziś chciałem zaprezentować Wam radio, które pod choinkę przyniósł mi chiński święty Mikołaj. Jest to radio QYT KT780+. Czymś, co wyróżnia to radio, jest moc, jaką ono dysponuje, bo to aż 100 watów. 100 watów, taką mocą zazwyczaj mogą się pochwalić duże radia krótkofalarskie, a tutaj mała UKF-ka. Jest to radio na 2 metry. Zobaczmy, co jest w środku. Otwieramy. Zobaczmy, jest oczywiście instrukcja obsługi w języku angielskim. Tutaj jest mój invoice. A tak wygląda to wewnątrz. Samo radio. Pokażmy je. Fajnie zapakowane. Wyciągamy. Bardzo fajne, solidne wrażenie. Chłodny metal. Dużo waży. Ponad kilo. Tak wynika z ulotki. Z tyłu jest wielki radiator. I wiatrak za radiatorem. Tam, gdzie za radiatorem jest wiatrak. Ok, będziemy podłączać i badać sprzęt. Fajnie pracuje. Szlachetnie. Przyciski, no tak bezklikowo, ale oby to fajnie działało. Przewód, no taki dość sztywny, ale nie jakoś tragicznie. Ok. Jest podstawa. Uchwyt. Przewód zasilający. Gruby przewód z bezpiecznikami. Ok. To był nasz unboxing. Nasze radio już podpięte, QYT 780+. Aczkolwiek od unboxingu minęło kilka dni i bawiłem się po prostu tym radiem. Poznawałem jego możliwości, uczyłem się jego obsługi. Pokażę Wam, czego się nauczyłem. Przede wszystkim tak. Tu mamy mikrofon, można tym mikrofonem obsługiwać menu, dialtony, wpisywać częstotliwości. Bardzo fajna, wygodna sprawa, PTT fajnie się wciska. Tu jest przycisk głośności i włącznik jednocześnie, ale trzeba go nacisnąć, tak nietypowo. Nie taki, że kręcisz i tam się włącza, tylko trzeba wcisnąć. Monitor, czyli blokada szumów, radio FM. OK, wyłączymy, bo YouTube będzie miał roszczenia do muzyki. Tutaj jest ABCD. Jak widzicie na wyświetlaczu znajdują się, są podane cztery częstotliwości. To jest właśnie A, chyba B, C, D. I tu sobie wybieramy, którą częstotliwość chcemy słuchać, której częstotliwości chcemy słuchać. Super. To samo możemy robić wciskając exit na klawiaturze DTMF. Tutaj mamy niejako stan akumulatora, no w tym momencie to jest stan napięcia, jakie płynie z zasilacza. Tu niżej jest podane to napięcie. Jak wspomniałem, to radio dysponuje według producenta mocą 100 W, ale kiedy tu ustawimy 13,8, to ono dalej 2,60. Natomiast kiedy ustawimy na zasilaczu 13,8, tu jest 14,2, to rzeczywiście jest do 95 W z niego potrafi wyjść. Kiedy uruchomię PTT, jesteśmy na przemienniku świętokrzyskim, wciskamy, widzimy, zmienia kolor. I teraz ta najniższa linijka pokazuje nam siłę sygnału, 71, to jest siła, z jaką ja odbieram przemiennik świętokrzyski. Troszeczkę inaczej niż w zachodnich radiach, gdzie były S-y. 9 S-ów plus 30 plus 40 i tak dalej. Tu u góry jest pokazana moc, jaką wypromieniowujemy. Low power to jest poniżej 30 W. Tutaj mamy przełącznik VFO albo tryb kanałowy, czyli pracujemy albo tak jak teraz, albo po prostu zmieniamy sobie częstotliwości, albo zmieniamy sobie kanały. OK. Przycisk call. Co tym przyciskiem robimy? Na przykład, kiedy mamy wciśniętą nośną, to dajemy ton 1750. Taki ton, jaki sobie ustawimy w menu. No, tu jest taki akurat ustawiony. I fajnie, że jest przycisk pozwalający nam edytować moc, z jaką nadajemy. Low to jest poniżej 30 W, middle to jest około 60 i high
to jest 80, 90, 95. Zależy od napięcia, jakim dysponujemy. Tutaj jest, tak jak widzieliście, przełącznik kanałowy, ale również przełącznik menu. Możemy sobie tędy spacerować po menu tym manipulatorem, ale wychodzimy exit tutaj na DTMF-ie. Wydaje mi się, że wygodniej jednak się robi to przy pomocy klawiaturki. O, up, down. Fajnie się tu chodzi i ustawia. Filozofia obsługi tego radia bardziej przypomina radio Baofeng czy Vauxhall niż jakieś Yesu. Troszkę inaczej to po prostu menu jest pomyślane, tak po chińsku. Mimo wszystko kilka dni się można przyzwyczaić. Różnica jest taka, że w Baofengu jest 40 pozycji do przeskoczenia, 1, 2, 3, a tu jak się cofniemy jest tych pozycji 59. Po prostu więcej rzeczy, które możemy ustawiać, regulować. Ja ich wszystkich teraz nie będę omawiał, bo one są jednakowe z innymi sprzętami QYT, nawet tymi, które mają dużo prostsze wyświetlacze. Pewnym takim niefajnym zaskoczeniem jest to, że jeśli jesteśmy w trybie VFO, zaprogramujemy sobie jakiś przemiennik, prawda, i wczytamy go na dany kanał, to z chwilą, kiedy będziemy włączali PTT, niestety przemiennik nie będzie pracował z shiftem. Ja z takim rozwiązaniem spotkałem się już wcześniej w Inteku. Najpierw myślałem, że coś jest nie tak z radiem. Po prostu trzeba jeszcze raz przejść w tryb VFO i ustawić częstotliwość wejścia na przemiennik i jeszcze raz wpisać na tą samą komórkę. I dopiero wtedy radio normalnie łapie na przemienniki i mamy, co ja tutaj mam, przemiennik świętokrzyski. Poniżej 30 W go uruchamiam, odbieram go na 71, takie wskazanie. Tutaj mamy chyba skrzyczne. Okay. Tu mamy przechybnia, jakoś tak. To są południowe przemienniki górskie. Tu jest jeszcze Tarnów, teraz niestety go nie otwieram. Jest Pawełek, ale jest wyłączony, bo tam się cyrki jakieś dzieją. 750, to jest w Krakowie przemiennik. Ledwie, ale otworzyliśmy przemiennik w Krakowie. Kraków jest nisko, także to jakiś tam sukces też jest. To jest też Kraków, ale chyba nie damy rady. Ok, teraz jeszcze zwróćcie uwagę na tę kreskę tutaj, na ten wskaźnik tu u samej góry. Zobaczcie. Teraz nadajemy low. Ok, tu jest middle. Widzicie, około 50 W pokazuje. Tu mamy high. Popatrzcie teraz. 95 W. Generalnie to się pokrywa ze zewnętrznym wskaźnikiem mocy. Możemy sobie przejść jeszcze w tryb taki VFO. Tutaj mamy tą samą częstotliwość na Baofengu. I zobaczmy, co się stanie. 106. Wewnętrzny głośnik, powiedziałbym, jest raczej kontrolny. Podpiąłem sobie głośnik zewnętrzny. Jakość dźwięku jest dużo lepsza. Oczywiście na tym głośniku tutaj też dobrze słychać, ale no jest duża różnica między głośnikiem zewnętrznym w jakimś tam pudle rezonansowym, a tym tutaj wbudowanym. Radio ma też tutaj w środku, w radiatorze, jest wmontowany wiatrak. Aczkolwiek on dość mocno hałasuje. Przejdźmy sobie na wolną częstotliwość. Zróbmy sobie high. Wciskamy PTT. Kiedy mówimy, widać tutaj poziom modulacji, widzicie? 1, 2, 3, 4. O, i radio zaczyna już wyć. Nadajemy pełną mocą. To jeszcze nie jest pełna prędkość. Radiator nie jest jeszcze ciepły. Dołóżmy do pieca. No, jest lekko ciepły tylko. Ale już słychać. Wcześniej posiadałem radio typu Yesu, tam było 50 W, był dużo większy radiator, nie było żadnego wiatraka. No tutaj widać, że jednak chiński produkt jest troszkę mniej solidny. Aczkolwiek naprawdę muszę Wam powiedzieć, że fajne nowe radio sprawia naprawdę dobre wrażenie. Może nie jest najpiękniejsze, ale jest metalowe, ciężkie, to wszystko jest bardzo tu solidnie wykonane. Przełączniki pracują bardzo poprawnie.
No, ciężko tu się do czegoś przyczepić. To chyba tyle. QYT 780+. Tak właśnie to radio się prezentuje.